Cześć. Ostatnią rzeczą praktyczną, którą poznamy na kursie tego poziomu, jest rysowanie grafu zależności w Terraformie. Aby dowiedzieć się, czym jest graf zależności, wyszukajmy komendy Terraform Graph. Komenda Terraform Graph służy do rysowania grafu zależności, który mniej więcej wygląda tak, za pomocą którego możemy określić, możemy dowiedzieć się, czy nie mamy przypadkiem pętli zwrotnej w przypadku naszej infrastruktury. Co to znaczy? To znaczy, że nasza infrastruktura nigdy się nie wytworzy, albowiem jeden zasób będzie czekał na drugi, a drugi zasób będzie czekał na pierwszy. Czyli mamy nieskończoną pętlę dwóch zasobów, które wzajemnie na siebie oczekują i które tak naprawdę nigdy się nie wytworzą. Komenda Terraform Graph jest bardzo, bardzo przydatna i powiem Tobie, że bez niej przy większych projektach, przy bardzo dużych infrastrukturach naprawdę ciężko byłoby znaleźć takie zależności, które mogłyby doprowadzić do takiej pętli zwrotnej. W nowszych wersjach Terraforma już taką pętlę Terraform sam z siebie potrafi wykryć, ale mimo wszystko ta komenda i tak jest bardzo przydatna w dużych projektach, w momencie, kiedy potrzebna jest duża dokumentacja i trzeba zespołem omówić całą infrastrukturę. To jest cały czas przydatne, dlatego Ci to prezentuję. Do użycia komendy Terraform Graph będziemy potrzebowali oprogramowania GraphViz, a tak naprawdę tylko i wyłącznie do pokazania wyniku komendy Terraform Graph, albowiem ona zapisuje wszystkie wyniki w formacie DOT. Program GraphViz jest bardzo prosty, można go pobrać na wiele różnych sposobów, w zależności od tego, z jakiego systemu korzystasz. Co więcej, jest on w pełni darmowy. No dobra, spróbujmy. Mamy naszą infrastrukturę, która tworzy nam VPC i tworzy naszą instancję. Uruchomimy komendę Terraform Graph. Okay. Która nam wytworzy plik w takim formacie, ale tak naprawdę z tego pliku nic nie możemy wywnioskować. Więc poprosimy Terraforma, aby ten plik wytworzył w formie graficznej. Do tego będziemy potrzebowali komendy dot, która instaluje się wraz z naszym GraphVizem i poprosimy go, żeby wyeksportował ten plik do formatu SVG. Zróbmy to. Dobra. Ok, mamy nasz graf zależności. Ten graf pokazuje nam, że nasz moduł root tworzy output, który jest zależny od naszego resursa AWS Instance CourseDF, który jest z kolei zależny od data resursa AWS EMI, dlatego że bez pobrania konkretnej wersji obrazu nie jesteśmy w stanie tej instancji utworzyć, więc jest to jasne. Następnie jest zależny od zmiennej instance type, albowiem bez niej nie jesteśmy w stanie utworzyć naszej instancji, bo nie będziemy wiedzieli, jaki typ musimy utworzyć. Następnie oczywiście jesteśmy zależni od providera, który tak naprawdę definiuje zachowania wszystkich naszych zasobów. I w drugą stronę tak samo. Mamy zasób providera, który jest odwrotnie zależny od instancji, od VPC, który tworzy, od zmiennej CIT block i od samego siebie z powrotem. I to wszystko. Proste, prawda? I to by było na tyle w tym materiale. Zapraszam Cię do podsumowania i do materiału, w którym omówimy dobre praktyki przy korzystaniu z Terraforma. Dzięki. Cześć.